dla każdego sportu. TV Reklama, Klaudia Barcińska. Cześć Madlen, chciałam Cię zapytać na początek, jak podoba Ci się tutaj pokaz Caroline Derpiński? Ogólnie, jeżeli chodzi o wzór kwiatowy, to bardzo wtórny, już to mówiłam we wszystkich wywiadach dzisiaj, a no, wiele razy wykorzystywany w komercji czy w takich alternatywnych strojach. Dziękuję za telefon. Ale atmosfera bardzo fajna, także to mi się tutaj podoba, że Caroline jest taka miła, jest taka taktowna, bardzo introwertyczna wbrew wszystkiemu i skromna, ale sam pokaz super. Właśnie chciałam zapytać, jak tutaj się znalazłeś? Czy wy się wcześniej znałyście? Ja tutaj wylądowałam przez jej bardzo dobrego znajomego, a mojego również. Okay. Także mamy wspólnych znajomych, tak można to nazwać. Okej, okay, a propos różnych znajomych, chciałam Cię zapytać o Mega Kota. Jak oceniasz tę postać? Jak teraz wyglądają Wasze relacje? No, jesteśmy dogadani na to, że jakoś na wiosnę, jak już się zrobi cieplej, to się znowu widzimy, bo on teraz podróżuje. Ja też byłam w rozjazdach, także dopiero gdy będzie cieplej, to się spotkamy. A będziecie robić jakieś projekty? Planujecie coś? A to nie wiemy jeszcze, to nie możemy zdradzać. Okay. Jeżeli będziemy, to na pewno się o tym dowiecie. Okej, okay, a jak Twoje obecne relacje z Twoją siostrą Hanią i czy Wy może też planujecie coś razem jeszcze zdziałać? Z siostrą bardzo dobrze, no bo to przecież rodzina, ale co do projektów, no to na pewno są jeszcze w planach, tylko że my nie mamy na wszystko czasu. My naprawdę robimy sporo rzeczy, może tego nie widać, ale cały czas prężnie działamy sobie w tym świecie. Śledząc Twoją karierę, jej początki, wydaje się niektórym, że troszeczkę próbowałaś uderzyć w to, w co uderzyła potem Caroline, czyli wypowiadałaś się, że o, teraz się spotykam z bardzo bogatym mężczyzną. Jak się do tego odniesiesz? Czy to też było zamierzone, czy budowałaś jakąś postać? To dlatego ja się bardzo cieszę, że wiele osób się na mnie wzoruje w internecie, ponieważ te osoby wszystkie pojawiły się 2 lata po mnie. Dlatego między innymi taką sympatią darzę Caroline, bo wiem, że zrobiła coś podobnego do mnie. A jeżeli chodzi o mnie, no to trzon osobowości jest niezmienny i zawsze o tym wspominam, że to poczucie humoru, które mam, już takie jest i coś na pewno jest kreacją, a coś jest prawdą, więc tutaj pozostawiam pole do interpretacji ludziom. Okej, czyli śmiało możesz powiedzieć, że mogłaś być inspiracją dla Caroline? No oczywiście, jestem inspiracją dla wielu osób w Polsce. Na przykład dla kogo jeszcze? Oj, myślę, że dla wielu artystów, tylko że ze względu na to, że są bardziej komercyjni, no to tego nie widać, ale moje kolorowe stroje, moje kolorowe spinki, makijaże, to na pewno, jeżeli chodzi o Polskę i o polski show biznes, to się wszyscy otworzyli dzięki mnie. Mhm. A powiedz proszę, jeśli chodzi jeszcze wracając do Megakota, on jest jednak postacią bardzo kontrowersyjną. Po pierwsze, czy nie boisz się, że relacja z nim gdzieś tam wpłynie na twój wizerunek? Nie. Okej, okay. A tak prywatnie jaki on jest? No jest bardzo podobny jak w internecie. Też jest taki energiczny, aczkolwiek no jest przyjazny. No tutaj zależy o co pytasz. Dużo osób zarzuca mu spotykanie się z dużo młodszymi dziewczynami. Jak na to patrzysz? Z tego co wiem, no to jest z pełnoletnią dziewczyną na ten moment. I jeżeli jedno drugiemu nie szkodzi i we dwójkę są z tego zadowoleni, bo znam też dziewczynę Arka i chyba jej to nie wadzi po prostu. Okej, okay, a jak u Ciebie widzisz się w związku z taką dużą różnicą wieku? No, pewnie normalnie, gdybym trafiła może na kogoś, w kim bym się zakochała i byłby 20-30 lat starszy, no to w porządku, tylko że no nie wiem, no coś takiego się mi jeszcze nie przytrafiło, więc no i cóż, no tutaj zależy od tego, czy byłby przystojny, tak? Tutaj wiele czynników ma znaczenie, bo może być facet, który jest starszy i wygląda już jak podstarzały dziad, a może być ktoś, kto świetnie trzyma formę. Wielu aktorów, na przykład Hollywood, którzy są starsi, wyglądają niebo lepiej niż młodzi ludzie. Więc tutaj jest chyba taka kwestia, żeby od siebie dbać.
Okej, okay, a 5 cech wymarzonego faceta, jak już jesteśmy przy temacie mężczyzn? Ojejku, no to z poczuciem humoru, tak żeby też rozumiał moje żarty, bo jestem osobą taką zdystansowaną i też tego potrzebuję od drugiego człowieka. Lojalny, to jest bardzo ważne, żeby mnie nigdy nie oszukiwał i żeby zawsze stanął w mojej obronie. Cóż jeszcze? No przystojny musi być na pewno, bo ja też jestem piękną osobą, więc chciałabym, żebyśmy mieli piękne dzieci. Chciałabym, żeby był przedsiębiorczy, czyli miał takie możliwości ku temu, albo przynajmniej aspiracje ku temu, żeby zarabiać fajne pieniądze. No i to wszystko przykrywamy deserem, czyli mądrością umysłu. Jak jako osobie publicznej, nie ukrywajmy, dość kontrowersyjnej, idą ci relacje damsko-męskie? Jak duży to ma wpływ, że jesteś rozpoznawalna? No ma spory wpływ, bo ja jestem też z małego miasta, ja pochodzę ze Śląska, więc tego nie da się ukryć. To jest wręcz niemożliwe, w szczególności ze względu na TikToka i ze względu na wysokie zasięgi akurat w tej aplikacji. Ciężko poznać kogoś, kto rozgranicza może te dwa światy i na pewno łatwiej jest mi rozmawiać z kobietami czy z mężczyznami w ogóle w biznesie, w którym teraz przebywam, ponieważ oni rozumieją, co ja tworzę. A jeżeli chodzi o taką zwykłą pracę i poznawanie takich ludzi po prostu, którzy mieszkają nawet blisko mnie, no to trzeba często tłumaczyć po kolei, krok po kroku. Okej, okay. Zostając w temacie bycia influencerem, ostatnio miała premierę książka Nie zostawaj influencerem. Czy ty w ogóle o niej słyszałaś, czy może miałaś okazję ją przeczytać? Widziałam, słyszałam o tej książce, słyszałam o tytule i chcesz pewnie zapytać, czy warto, czy nie warto zostawać influencerem? Trochę tak. Myślę, że to jest bardzo wykańczający psychicznie zawód i trzeba mieć silną psychikę, wcześniej zbudowany kręgosłup moralny ku temu, by móc w ogóle sobie poradzić w tym świecie, bo cię zje, wypluje i naprawdę możesz zostać z wielką skazą oraz z psychiką, która tego dalej nie wytrzyma. Miałaś bardzo trudną sytuację w miejscu publicznym, gdzie pewien mężczyzna cię zaatakował i po prostu cię zaczął dusić właśnie w miejscu publicznym. Jak ta sytuacja się ostatecznie skończyła? Czy ten mężczyzna został ukarany? To akurat w ogóle chciałabym się odnieść do tego, bo nie było tego pytania, nigdy ono nie padło w ciągu ostatnich 2 lat. W ogóle nie miało miejsca ze względu na to, że byłam osobą sławną. To jakby nie wydarzyło się przez to się wydarzyło zupełnie przypadkowo i no problem był taki, że od początku ten mężczyzna był jakby agresywny w stosunku do mnie. Nikt tego też nie wie, że tak naprawdę to on pierwszy mnie opluł, a później ja oplułam jego w odwecie, bo jestem osobą bardzo emocjonalną i jeżeli coś zagraża mojemu życiu, to zamiast uciekać, co jest głupie, ja wiem o tym, i może po tamtej sytuacji też już nie eskaluje tak konfliktów, to jednak zamiast uciekać, bronię się w taki głupi sposób, no i oberwałam potem tym, że zostałam podduszona przez niego. Czy go ukarano? Myślę, że ukarano. No. Czyli nie było oficjalnej sprawy w sądzie? Nie było. To jeszcze może wyjaśnijmy, czy w takim razie on cię zaatakował ze względu na to, że ty nagrywałaś coś telefonem i mówiłaś do kamery? To był ten powód? Nie, to było dlatego, że mieliśmy ze sobą po prostu pewną przepychankę słowną. I wstał zdenerwowany do mnie i mnie opluł. To bardzo dobrze, że to wyjaśniłaś, bo w zasadzie trochę to inaczej wyglądało do tej pory, patrząc na to, co opisywały media. Powiedz, czy nie boisz się teraz takich sytuacji, czy już wiesz teraz, jak sobie z tym radzić, jak inni może mogą się przed tym bronić?
No to wszystko zależy od tego, jakie ludzie mają charaktery. Nami jednak targają te emocje. Ja tak jak mówię, staram się też już nie eskalować takich konfliktów, jeżeli one zdarzyłyby się na żywo, choć nie zdarzają się po tej całej sytuacji. To jestem może bardziej rozważna w takich kwestiach, jednak był to silniejszy facet. Ja w ogóle nie podejrzewałabym, że on mnie po prostu podniesie, wiesz o co mi chodzi. Po prostu nigdy nie sądziłam, że ktoś może być do tego zdolny. Myślałam, że się skończy na tym opluciu, wiesz, on mnie opluł, ja go oplułam i to będzie wszystko. On też tam był ze swoją żoną, on był tam ze swoim rocznym dzieckiem, które cały czas płakało. Ogólnie rzecz biorąc, to była osoba, która siedziała w więzieniu z tego, jakie dostałam informacje. I to nie ma oczywiście większego znaczenia, ponieważ ludzie się zmieniają. Natomiast w tej sytuacji uważam, że no, cały czas ta agresja w nim siedziała. No. Rozumiem. Jeszcze chciałam wrócić do tematu influencerów. W tej książce Nie zostawaj influencerem było między innymi wspomnienie o tym, że zdarza się, że ludzie mają cukierniczki wypełnione używkami. Jak widzisz ten świat od środka? Czy on jest tak bardzo toksyczny? Jakie masz doświadczenia? Oj, masakra, no, jeżeli chodzi o świat w środku. Wiesz, nie mówię tutaj o stricte osobach, z którymi ja się trzymam. Ja dlatego też może tak mało jestem tutaj i w Warszawie i na tych eventach, ponieważ ludzie są bardzo zakłamani i... No i fałszywi, są w stanie wbić ci nóż w plecy tak naprawdę po chwili, więc ja z tym światem też nie chcę mieć nic wspólnego, szukam tej prawdziwości, szukam takich osób, które może i tak jak mówisz są kontrowersyjne jak ja, ale ja osobiście wolę osoby prawdziwe niż te, które będą się uśmiechały do ciebie, a potem biją ci ten nóż w plecy albo okaże się, że to jest zupełnie inna osoba. Czy mogłabyś przytoczyć jakieś takie konkretne sytuacje, których doświadczyłaś? Nie musisz wymieniać nazwiska. Wiesz co, no cały czas tak naprawdę spotykałam się z tym, że ktoś tutaj mógł do mnie napisać jakąś wiadomość, chcieć się zobaczyć, ale wszystko chociażby po to, żeby te zasięgi na przykład sobie zrobić podczas spotkania ze mną. Więc jakby doświadczyłam tego na własnej skórze, że ludzie wykorzystują akurat tych, którzy są w danym momencie na topie i nie trzeba daleko sięgać, ale no zauważmy teraz bardzo dużo tych wszystkich freak fightów. Pojawiają się tam osoby, które uważam no nie powinny być promowane do top of the top. Nie dlatego, że z nimi nie sympatyzuję, po prostu uważam, że te osoby niektóre też potrzebują pomocy psychologicznej i terapeutycznej, a są windowane na gwiazdy, tak? I w tym momencie wiele osób będzie się trzymało wokół nich tylko dlatego, bo teraz są osobami klikalnymi. A trzeba tak czasami spojrzeć na coś więcej niż czubek własnego nosa i na te zasięgi, bo kurczę, no co z tych zasięgów, jeżeli my nie pozostaniemy tym człowiekiem do końca. Musimy być człowiekiem, zawsze to jest ważne, żeby pozostać z takim anielskim, nieskazitelnym umysłem swoim i móc sobie zawsze codziennie wieczorem przed spaniem spojrzeć w lustro. Zawalczyłabyś we freak fightach? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to nie jest moja ścieżka po prostu. Ale bardzo chętnie chciałabym poprowadzić albo jakieś loże szyderców, może coś pokomentować. Byłabym, myślę, świetnym komentatorem, może byłabym fajnym prowadzącym, zadawałabym fajne pytania i przede wszystkim nie musiałoby to wszystko być w ten sposób organizowane, że tylko mięso, przekleństwa, wyzwiska i wiesz, sama patologia, tylko może coś inteligentniejszego zainteresowałoby widza. A czy widziałaś ostatni materiał Stanowskiego o Caroline? No słyszałam, ja już też dzisiaj byłam pytana o ten materiał. Ja uważam, że jeżeli ktoś potrafi coś wykreować, to na tym ten świat polega, na tym ten świat właśnie polega. Trzeba czasami coś podkręcić, trzeba coś podkoloryzować. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to właśnie ta osoba to klika zwykle. To jest też tak, że ludzie, którzy rozumieją, w ogóle nie muszą nad tym dywagować, w ogóle nie muszą zasięgać informacji, przewertowywać kartek, tak? Oni to po prostu wiedzą, rozumieją ten świat. No a dziennikarze,
dla nich wiadome jest, że pożywką będzie to, że ktoś się w danym momencie klika, no i również chcą tych swoich zasięgów, tak? Więc tutaj jest korzyść obopólna. A co sądzisz o tym, że Caroline odbiera ten materiał w taki sposób, że jest utrzymanką? Oj, to tego nie wiem, że ona to tak odbiera. Jak jest utrzymanką, to świetnie. Wszystkie kobiety chciałyby być utrzymywane przez facetów. I mówię to naprawdę ze względu na to, że znam wiele kobiet w swoim życiu, a mam 3 dychy na karku. I przecież nie ma nic w tym złego. Jeżeli są takie możliwości, jeżeli to nie jest związanie końca z końcem, to ja myślę, że większość kobiet, gdyby ich faceci zarabiali o wiele, wiele więcej, nie musiałyby pójść do pracy, to wszystkie siedziałyby w domu i zajmowały się tym, czym chciałyby się zajmować. Od zarania dziejów zresztą tak było, że kobiety wychowywały, a mówię to dlatego, bo jestem wychowywana na Śląsku i może też z tego powodu mam troszkę inne podejście do życia, ale jednak wydaje mi się, że tak jak mówię, gdyby kobiety miały takie możliwości i wiedziały, że na wszystko im starczy, nie zabraknie im na chleb, ale też nie tylko, bo kobiety teraz w dzisiejszych czasach kosztują, chcą sobie zrobić chociażby paznokcie głupie czy rzęsy. I gdyby wiedziały, że na to wszystko mąż zarobi, on im mówi, słuchaj, siedź w domu, jesteś moim kochanym słoneczkiem i ważne jest dla mnie to, żebyś ty była szczęśliwa, a ja będę zarabiał na dom, ponieważ mam męską energię ku temu, no to każda by się na to zgodziła. Myślę, że jeżeli ktoś mówi, że jest inaczej, to dlatego, że nigdy tego nie doświadczył. Okej, okay, dobra, to w takim razie dziękuję Ci bardzo za wywiad i życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.